Znużony wszystkimi ostatnimi nowościami Netflixa, postanowiłem sięgnąć po trzeci sezon Emily w Paryżu, bez większych oczekiwań. I muszę powiedzieć, że po raz kolejny pozytywnie się zaskoczyłem, bo o ile ten świat stworzony przez Darrena Stara jest niezwykle mało wiarygodny i bardzo przesłodzony, to trzeci sezon uświadomił mi jedną ważną rzecz. Darren Star i jego scenarzyści naprawdę dobrze piszą tę historię. Bo pierwszy sezon Emily w Paryżu był o odnalezieniu się dziewczyny z Chicago w nowym świecie. Drugi sezon pokazał nam Emily, która zaczyna odnajdywać się w tym zupełnie obcym jej środowisku, jakim jest Paryż, natomiast sezon trzeci pokazuje, jak Emily świadomie wybiera sposób na nowe życie i staje się częścią tkanki mięsnej, tkanki miejskiej. Jednak najbardziej w tym wszystkim uderzyło mnie jedno. O ile decyzje podejmowane przez bohaterów bardzo często zakrawają o głupotę, a jeden z love interest Emily, czyli Alfie, jest chyba najlepszym tego przykładem, kiedy to jedna kłoda rzucona mu pod nogi sprawia, że ma dość związku i odsuwa się na dalszy plan, co widzimy zarówno na początku, jak i na końcu tego trzeciego sezonu, ale jednocześnie to guilty pleasure, jakim jest dla mnie Emily w Paryżu, pokazuje, że tak głupkowaty miejscami serial można dobrze napisać, bo mamy finałowy zwrot akcji w trzecim sezonie, kiedy to Camille postanawia nie wychodzić za mąż za Gabriela, mimo że wydawałoby się, że cały czas o to jej chodziło. A my w finałowym cliffhangerze dowiadujemy się, że Gabriel prawdopodobnie zdecydował się oświadczyć swojej dziewczynie i podczas imprezy zaręczynowej wziąć nią ślub wyłącznie dlatego, że Camille jest w ciąży. I my jako widzowie przez cały sezon trzeci obserwujemy Gabriela, który dorasta do podjęcia kolejnych dorosłych decyzji, ale myślimy przez drugą część sezonu po powrocie Camille z Aten, że jest to jego świadoma decyzja. Dopiero w finale okazuje się, że jest to wybór, do którego został trochę zmuszony. A drobne elementy tego, że Camille może być w ciąży, widzimy w kilku miejscach. To samo tyczy się tego, jak ta historia może rozwijać się w przyszłości. No bo w ciągu trzech sezonów Emily w Paryżu historia przebrnęła przez raptem kilka miesięcy. Od późnej wiosny do wczesnej jesieni. Możemy zakładać więc, że w świecie serialu minęło może około 6 miesięcy. Natomiast my, popchnięci w wir tych niemożliwych wydarzeń w świecie luksusowego marketingu, dobrnęliśmy do końca trzeciego sezonu, a ta historia tak naprawdę jest na tyle swobodnie pisana, że mamy podłożone podwaliny pod kolejny sezon i wszystko wygląda jakby stworzone naturalnie. Mamy bowiem Gabriela, który został postawiony przed faktem paktu pomiędzy Emily a Camille, mamy Camille w ciąży, mamy Emily, która jest coraz bardziej pewna swoich uczuć do Gabriela, ale w tym wypadku nie będzie mogła za nimi podążać, mamy Mindy i Nicola, którzy będą na pewno bardzo specyficzną parą, szczególnie po informacji, jaką Mindy otrzymała w finale od Benoit. Mamy również Sylwii, która przeszła olbrzymią transformację i jest jedną z najciekawszych postaci w tym serialu, która jednocześnie wróciła do swojego wciąż męża, który będzie wchodził w współpracę z mężczyzną, co do którego Sylwii ma bardzo złą opinię. Ojciec Nicoli, czyli senior de Leon, który będzie partnerem męża Sylwii, co spowoduje ostre tarcia na linii Sylwii de Leon oraz Sylwii Laurent. Kolejną wielką niewiadomą jest sytuacja Juliena, który ma dość tego, jak nos w nie swoje zawodowe sprawy wciska Emily, mimo że robi to nieświadomie i postanawia przyjąć ofertę pracy w innej, prawdopodobnie agencji, co również będzie, zakładam, osią fabularną kolejnego sezonu i napsuje sporo krwi nowej agencji
Sylwii, Emily i Luka. Emily w Paryżu z sezonu na sezon staje się moim coraz większym guilty pleasure, ale jednocześnie, nie rozumiejąc zasad panujących w środowisku mody, w środowisku high fashion, a jednocześnie rozumiejąc zasady, które działają w środowisku marketingowym, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jest to alternatywna rzeczywistość, a nawet alternatywny Paryż, który tak naprawdę nie wygląda w rzeczywistości tak, jak wygląda w serialu. Mimo wszystko jest to książkowe wyrwanie nas z rzeczywistości i próba opowiadania prostej, głupkowatej, przepełnionej życiowymi dramatami historii, która jednocześnie bardzo nas angażuje. Bo tak jak dla jednych interakcje, teorie, easter eggi w świecie komiksowym, na przykład MCU, dostarczają mnóstwa radości, tak innym tej radości dostarczają interakcje, teorie i wydarzenia mające miejsce w serialach romantycznych czy też serialach obyczajowych. Ja stoję gdzieś po środku i lubię zarówno jedno, jak i drugie, co nie stawia mnie w zbyt dobrej pozycji przed algorytmem YouTube'owym, bo jak widzicie na kanale, mamy tu jednocześnie filmy akcji, filmy przygodowe, seriale komiksowe, jak i obyczajówki, jak ten materiał, który właśnie oglądasz. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że wraz z utratą zainteresowania opinii publicznej już przy trzecim sezonie Emily w Paryżu i delikatnym obniżaniem się oceny tego serialu, który ma wiele za skórą, jeśli chodzi o pisanie wątków obyczajowych i przedstawianie różnych stereotypów, zarówno Francuzów, Amerykanów, jak i zupełnie innych nacji, narodowości i etniczności, tak mam wrażenie, że ta historia jest pisana bardzo konsekwentnie. Wiadomo, że w różnych miejscach można doszukiwać się wielu, naprawdę wielu głupot, ale są to głupoty, które konsekwentnie rozwijają ten świat i powodują, że ta historia w jakiś sposób cały czas mnie angażuje. I mówię to z całą stanowczością. W sezonie telewizyjno-streamingowym 2022 mieliśmy całą masę o wiele lepszych seriali niż ten, o którym obecnie mówimy. Ale jednocześnie jest coś w serii Dana Stara, o której właśnie mówimy, czyli Emily w Paryżu, fascynującego. Niezależnie od tego, czy jesteś zakochany, zakochana w Paryżu, czy masz zupełnie odmienne zdanie o stolicy Francji leżącej nad Sekwaną, bo znam i takich ludzi, będę starał się z tobą dyskutować na temat tego, że ten serial ma coś wyjątkowego. Jest to ten sam typ serialu, co na przykład Bridgertonowie. Niezwykle głupiego, w wielu momentach bardzo pretensjonalnego i taniego w prowadzeniu wątków fabularnych i budowaniu relacji, Deus Ex Machina jest w tym serialu wszechobecny i pcha bohaterów do przodu, momentami w miejscach, w których dawno powinni spakować walizki i wrócić do swoich rodzinnych miast, ale to właśnie sprawia, że tak długo dyskutujemy o tym serialu, a ja przez 10 minut prowadzę wywód mówiący, dlaczego rozumiem, jak zły jest ten serial, ale jednocześnie zachwycam się jego wieloma elementami. Jeśli chcielibyście dorzucić coś do tego mojego wewnętrznego niemalże monologu o trzecim sezonie Emily w Paryżu, czekam na was w komentarzach. Dajcie znać, z kim powinna być Emily, z Alfim czy z Gabrielem i co według was wydarzy się w sezonie czwartym, który na pewno zagości za rok, być może za półtora roku na Netflixie. Czy jest to najlepszy serial, który widziałem w 2022 roku? Oczywiście, że nie. Czy jest to jeden z tych seriali, który binge'owany dostarcza wiele prostej rozrywki? Zdecydowanie tak.